Cześć kochani, witajcie ponownie na kanale Jenny Beauty Vlog. Dzisiaj mam dla Was moich ulubieńców maja. Maja, prawda? Mamy maj? Tak. Także mam dla Was dzisiaj moich ulubieńców maja. I powiem Wam, że jestem trochę w szoku, bo z jednej strony miałam troszkę problem, żeby wybrać jakieś produkty. Nie chciałam, wiecie, wciskać tutaj czegoś, czego na przykład nie używam, albo za krótko używałam. Także nie ma tego dużo, szczególnie kolorówki jest bardzo mało, bo mam tutaj większość pielęgnacji, ale mimo wszystko coś tam z tej kolorówki się tutaj znalazło, także jeżeli jesteście ciekawi, co w maju spodobało mi się najbardziej, zapraszam do oglądania. I ponieważ kolorówki mam bardzo mało, no to właśnie zacznę od kolorówki. I pierwszy produkt, o którym chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć, to to, co mam na brwiach, czyli kredka z Lovely i to jest kredeczka Full Precision Brow Pencil. Ja mam odcień, nie wiem jaki, albo Soft Brown, albo Light Brown, coś takiego. Tutaj nie jest chyba napisane jaki to skoro, przynajmniej nie umiem się doczytać. Ja jestem bez okularów, więc gorzej widzę, także wybaczcie. Ale chyba tutaj nie jest napisane jaki to jest odcień. W każdym razie, z tego co pamiętam, są dwa odcienie i to jest ten jaśniejszy. To jest taka kredeczka, dość cienka. I powiem Wam, że ona jest dość woskowa. Nie ma jakiejś mega mocnej pigmentacji, ale rysuje mi się nią dobrze. Ja przede wszystkim lubię takie kredki, które są cienkie. Ta kredka ma jak dla mnie dobry kolor, tak jak widzicie na moich brwiach, pasuje mi do mojej ciemnej nasady włosów. I fajne jest to, że ma taką spiralkę tutaj, którą możemy sobie brwi wyczesać. Ja dużo bardziej wolę coś takiego niż jakieś takie dziwne szczoteczki, takie jakby grzebyczki czy coś takiego. Także mnie się ta kredka bardzo dobrze sprawdza. Używałam jej już wiele razy. Jak była promocja w Rossmanie, to na początku promocji ją kupiłam. A tak mi się spodobała, że poszłam i kupiłam dwie kolejne. Także mam zapas tej kredki. I przede wszystkim jej cena jest nieduża, bo kosztuje 12-13 zł w regularnej cenie. Ja ją drwałam no, minus 55% taniej, także w ogóle już mega. Także bardzo Wam polecam tą kredeczkę, jeżeli lubicie cienkie kredki tak jak ja, to ta jest bardzo fajna i niedroga. Drugi i zarazem ostatni produkt z kolorówki, który chciałam Wam dzisiaj pokazać, to podkład. Jest to podkład z Vibo, ten dość nowy Forever Better Skin Longwear Foundation. I powiem Wam tak, bardzo, bardzo mi się fajnie tego produktu używa. Ma dobre krycie, które możemy budować, ale póki nie zastygnie. Ale powiem Wam, że właśnie w maju, kiedy już nakładałam podkład, no to używałam właśnie tego, bo na przykład to było wtedy, kiedy gdzieś wychodziłam, no i nie chciałam, żeby mi się jakby makijaż pod maseczką, którą musimy nosić, tam będzie starw czy coś. A ponieważ wiem, że ten podkład dobrze się utrzymuje i jest długotrwały, no to właśnie używałam tego. I powiem Wam, że naprawdę bardzo dobrze mi się sprawdza. Moim zdaniem jest to tani zamiennik dla podkładu Fenty. Jeżeli jesteście ciekawi właśnie, czy tak naprawdę jest, no to zapraszam, żebyście sobie film obejrzeli. Jak dla mnie podkład jest bardzo dobry, polecałam Wam go też, żeby sobie go po prostu zakupić w promocji w Rossmanie, no bo po co przypłacać, skoro można go było dorwać wtedy za chyba niecałe 20 zł, także cena jest naprawdę dobra. Ja nawet chciałam sobie kupić ciemniejszy odcień, ale już niestety nie było, także widzę, że ludzie po prostu się rzucili, nie dziwię się wcale. Ale mam mikser także na jakieś takie cieplejsze dni, kiedy będę może bardziej opalona, no to będę miała czym jakby wymieszać, z czym wymieszać ten podkład i właśnie sobie go przyciemnić, a ogólnie naprawdę bardzo dobrze mi się sprawdza, bardzo dobrze się utrzymuje, nawet jak noszę okulary, no to nie ściera się jedynie tam, gdzie jakby noski dotykają mojego nosa, ale to jest normalne. Dla mnie naprawdę bardzo dobry drogeryjny podkład. No i to tyle, jeżeli chodzi o kolorówkę w miesiącu maju. Nic poza tym mnie jakoś szczególnie nie zachwyciło, ale mam troszkę więcej rzeczy z pielęgnacji. I możecie się śmiać ze mnie teraz, ale jedną z tych rzeczy jest coś, czego chyba nasze babcie nawet już używały, czyli taka najzwyklejsza, podstawowa Nivea. Powiem Wam, że ten kremik po prostu uratował mi usta i przede wszystkim nos.
bo jak chodzę w maseczkach, to bardzo często robią mi się po prostu tutaj ranki przy nosie, mega suche skórki. I jeszcze chyba jest jakiś sezon na jakieś pyłki czy coś, więc ciągle mam nos zatkany, ciągle go czyszczę i po prostu mam jakby podrażniony ten nosek. Więc na noc nakładam sobie właśnie taką grubszą warstwę kremu Nivea i na nosek, i na moje spierzchnięte, suche usta, jeżeli takie mam, a mam takie często bardzo. I powiem Wam, że rano jak się budzę, to po prostu moje usta są mocno nawilżone, mój nos już nie jest taki biedny, jaki był wieczorem. Naprawdę bardzo fajnie ta Nivea działa i nie jest to drogi produkt, jest to coś, co no myślę już, to ja mówię, nasze babcie miały gdzieś tam w swojej kosmetyczce. Także jest to fajny sposób na suche łokcie na przykład. Przede wszystkim super mi się sprawdza właśnie na nosek. Wiadomo, jak się kładę spać, to nie wygląda to jakoś super, jak mam taką grubą warstwę Nivei na buzi, ale naprawdę mi pomaga. Także jeżeli macie taki podobny problem do mnie, no to wypróbujcie sobie właśnie zwykłą, najzwyklejszą Niveę. Dalej jakby będąc w temacie takiego siedzenia w domu, no to właśnie odkąd pracuję z domu, no to tak stwierdziłam, że może sobie rano będę robić maseczki. I nie mówię tutaj teraz o maseczkach takich w płachcie, ale takich bardziej płatkach pod oczy. Także staram się ich często używać, żeby sobie właśnie rano nawilżyć tą okolicę pod oczami dodatkowo jeszcze. I mam sobie dwie takie paczuszki. To akurat zamówiłam kiedyś na AliExpress. I powiem Wam, że naprawdę bardzo, bardzo przyjemne to jest, jak sobie rano wstanę. Jestem taka jeszcze troszkę zaspana, mam takie troszkę podpuchnięte oczy i wyciągnę sobie takie płateczki z lodówki. Nałożę sobie pod oczy i nawet, wiecie, siedząc przy komputerze, już pracując, mogę je mieć na buzi. I naprawdę jest to bardzo przyjemne, bardzo pobudzające. I czuję, że tak troszkę o siebie bardziej dbam w tym okresie, także też Wam bardzo polecam. Jeżeli jeszcze nie próbowaliście, no to wypróbujcie sobie właśnie takie płatki pod oczy i bardzo fajna sprawa to jest właśnie trzymanie ich przed nałożeniem w lodówce. Wtedy macie takie od razu fajne uczucie chłodzenia, takie wygładzenie. No naprawdę bardzo, bardzo przyjemna sprawa. Kolejny produkt, który Wam chciałam dzisiaj pokazać, to olejek taki pod prysznic do kąpieli z Bioderma. To jest z serii Atoderm dla bardzo, bardzo suchej i takiej podrażnionej, sensitive, wrażliwej skóry. I powiem Wam, że ja tego używam po prostu jako olejku do demakijażu. Bardzo fajnie mi się to sprawdza w tym celu, bo to jest faktycznie olejek, czyli to rozpuszcza mi ten cały makijaż. Ale tu jest też jakiś emulgator w środku, dzięki czemu nie muszę się później jeszcze jakoś bardzo męczyć, żeby zmyć ten olejek z mojej twarzy. Bo miałam na przykład taki olejek chyba z Wianka, gdzieś tam jest schowany do Denka, który po prostu zostawiał tłustą warstwę na twarzy. I żeby tą warstwę zmyć, to musiałam jeszcze dość mocno później sobie myć tą buzię po raz drugi. Ja to i tak robię, nawet jak używam tego olejku z Bioderma, ale nie mam już tej tłustej warstwy po prostu. I dla mnie to jest na przykład plus. Także mi się ten olejek bardzo fajnie sprawdza. Takie duże opakowanie litrowe kupiłam za chyba 60 zł w internecie. Więc myślę, że cena za taką pojemność nie jest wygórowana, chociaż wiem, że w gdzieś tam stacjonarnych drogeriach czy aptekach kosztuje dużo więcej. Także no ja zawsze kupuję przez internet, bo po prostu jest taniej. I dalej w temacie takiego zmywania makijażu, to mam jeszcze do pokazania ten olejek z Taupy, który kupiłam właśnie też na promocji w Rossmanie. On chyba normalnie kosztuje 20 zł, ja go kupiłam za 10. I to jest taka alternatywa trochę dla tego olejku z Bioderma, bo ten z Taupy to jest żel olejek do demakijażu, już jakby stricte do demakijażu przeznaczony. I on ma 97% składników pochodzenia naturalnego, ekologiczne opakowanie i jest to produkt wegański. I powiem Wam, że też bardzo fajnie domywa makijaż. I nie trzeba go wcale dużo, bo widzicie, że ja tutaj nie mam zbyt dużego ubytku, a już go trochę używam. Bardzo fajne jest to, że on jest w dużej mierze produktem naturalnym, że ma ekologiczne opakowanie oraz no to, że jest wegański, to jest zawsze bardzo fajne. Ale powiem Wam, że po tym produkcie mam lekko ściągniętą twarz, natomiast po tej Biodermie
Tego nie mam. Nie mam uczucia ściągnięcia buzi po biodermie, natomiast po taupie mam. Ale jeden i drugi produkt działa bardzo fajnie i dobrze zmywa makijaż, także obydwa mi się bardzo dobrze sprawdzają. No i jeszcze mam dwa ostatnie produkty, czyli w tym miesiącu ulubieńców jakoś specjalnie dużo nie ma. Ale tak jak mówię, mam jeszcze dwa produkty i pokażę Wam najpierw może ten. To jest Aveda Damage Remedy Daily Hair Repair. To jest taka maseczka, której się nie spłukuje, to jest maseczka do włosów oczywiście, której się nie spłukuje, tylko ją po prostu się zostawia, tak jakby się po umyciu włosów wmasowywuje to we włosy i zostawia. Gotowe? I powiem Wam, że bardzo, bardzo fajnie się ta maseczka, czy ten produkt, bo to jest taki leave-in treatment, odżywka może bym to bardziej nazwała, sprawdza. Ja zwykle mam tak z włosami, bo ja mam w ogóle włosy rozjaśniane, no, na pewno zauważyliście, że mam rozjaśniane włosy. Więc one są takie troszkę przesuszone, troszkę jakby zmęczone te włosy, są lekko może nawet zniszczone, chociaż nie wydaje mi się, żebym jakoś bardzo miała zniszczone włosy. W każdym razie zwykle robiłam tak, że myłam włosy normalnie szamponem, później nakładałam odżywkę i trzymałam ją trochę na tych włosach i dopiero później spłukiwałam i już tam suszyłam i tak dalej. A ostatnio wypróbowałam, żeby po prostu nie nakładać odżywki takiej zwykłej do spłukiwania, tylko po prostu jak mi się na przykład spieszyło, to myłam szybko włosy i zamiast takiej odżywki do spłukiwania używałam tego. I powiem Wam, że bardzo fajnie mi się to właśnie sprawdziło. Byłam trochę w szoku, bo zwykle takie odżywki, które są takie, że się zostawia na włosach i nie spłukuje, to one mi zwykle obciążały włosy, a to mi ani włosów nie obciąża, ani jakby ich nie skleja, ani nic. A wręcz przeciwnie, bardzo fajne są te włosy i takie odżywione, lekkie i gładziutkie. Także byłam bardzo mile zaskoczona. Ten produkt to jest produkt, który także chroni przed jakby ciepłem, na przykład prostownicy czy czego tam, chociaż ja akurat nie używam. No i właśnie ta odżywka zawiera, czytam sobie tutaj ze strony, z Zalando akurat, olej z bergamotki, mandarynki, ylang, ylang, z kontrolowanej uprawy ekologicznej, olej sojowy, białko pszenicy. No powiem Wam, że jeżeli chodzi na przykład o zapach, to... O, może najpierw skąd ja to mam w ogóle, bo to było w jednym z pudełek Look Fantastic. Nie wiem, czy w tym na Wielkanoc, czy w tym na Dzień Matki. No jednym z tych dwóch. I jak to wtedy wąchałam, to tak niezbyt ładnie pachnie, ale na szczęście tego zapachu nie czuć, jak się tego użyje i to on jakby chyba odparowuje czy coś takiego. W każdym razie nie czuć go na włosach, też się tego jakoś mega dużo nie używa. Byłam naprawdę bardzo mile zaskoczona, bardzo fajnie mi się to sprawdza, szczególnie wtedy, kiedy właśnie muszę szybko umyć włosy i chcę sobie coś nałożyć, a nie mam czasu, żeby czekać na przykład na to, aż mi odżywka zadziała. Czyli na przykład, bo tak jak mówiłam, ja zwykle trzymam odżywki trochę dłużej, na przykład 5-10 minut. Czasem nawet jeszcze dłużej na włosach, żeby zrobić jakby taką kurację. No a tego nie trzeba zmywać, także jakby o tyle już jest szybciej. I naprawdę jestem mile zaskoczona, jeżeli macie też właśnie zniszczone włosy, czy jakieś takie bardziej suche, rozjaśniane, no to polecam, wypróbujcie sobie. No i ostatni produkt, który Wam chciałam pokazać. Taka wielka butla. I to jest maska do włosów. To jest maska z firmy Davines No No. Tak się nazywa jakby ta seria, bo oni mają różne serie. I powiem Wam, że ta maska to jest dla mnie coś cudownego. Bardzo lubię jej używać, dlatego kupiłam litrowe opakowanie. Te produkty są niestety dość drogie, bo są produkty profesjonalne. Właśnie moja fryzjerka jakby w salonie, do którego ja chodzę, używa tych produktów i farb do włosów, i odżywek, szamponów, wszystkiego z tej serii, z tej firmy używają. Ja tej maski używam tylko raz na jakiś czas, bo tak jak mówiłam, ona jest dość droga, ale działa naprawdę bardzo fajnie. Ja to robię w ten sposób, że na przykład raz w tygodniu po umyciu włosów nakładam sobie maskę, nakładam sobie czepek na głowę, wygląda wtedy trochę śmiesznie, ale ważne jest to, że maska wtedy może lepiej działać, lepiej wnikać we włosy. I właśnie po na przykład pół godziny, czasem godzinie, zależy jak tam serial na przykład leci akurat, sobie ją zmywam i moje włosy są wtedy takie bardzo mięciutkie, takie odżywione, nawilżone, naprawdę bardzo, bardzo fajne. I może Wam przeczytam, co tutaj jest napisane, że jest to odżywcza i ułatwiająca rozczesywanie odżywka. Ja tu akurat o odżywce czytam, bo nie umiem znaleźć maski.
nadająca włosom objętość, miękkość i jedwabistość. I muszę się z tym wszystkim zgodzić. Jest przeznaczona do włosów suchych lub zniszczonych w wyniku zabiegów takich jak pasemka, rozjaśnianie trwała lub prostowanie. I ona zawiera, ta maska, ekstrakt z pomidorów. Jest bogata w węglowodany, proteiny, ma silne działanie odżywcze i przeciwutleniające w związku z obecnością witaminy C. No faktycznie, pomidory mają dużo witaminy C. Także mnie się ta maseczka naprawdę bardzo dobrze sprawdza. Mam jej jeszcze gdzieś, no tyle, myślę, dotąd, czyli mniej niż połowę. I czaję się już, żeby kupić kolejne opakowanie, takie duże. Tyle, że innej maseczki. Też z tej firmy, ale takiej, która zawiera ileś tam olejów. Więc myślę, że kolejna maska będzie większa. Także myślę, że kolejna maska będzie już ta inna. Jak ta mi się skończy, to sobie zamówię kolejną. Bo naprawdę bardzo dobrze mi się sprawdza i polecam Wam właśnie kupować takie duże te takie duże pojemności, bo oni mają pojemności albo takie litrowe, które są właściwie przeznaczone dla salonów kosmetycznych czy tam fryzjerskich. Mają 250 i chyba setki, ale no ta największa pojemność się najbardziej opłaca. No ale może, żeby sobie wypróbować, no to możecie sobie mniejszą wziąć, czy nawet jakąś tam saszetkę po prostu taką kupić, żeby tylko zobaczyć, czy Wam się to sprawdzi. Jak dla mnie bardzo fajna maseczka, ja Wam mogę ją polecić. No i na sam koniec chciałam Wam jeszcze bardzo serdecznie podziękować za każdą subskrypcję. Mam już ponad 650 subskrypcji, jak nagrywam ten film, także dla mnie to jest po prostu szaleństwo jakieś. Dziękuję Wam bardzo, bardzo się cieszę, bardzo mi miło, że chcecie mnie oglądać i te filmy. Także mam też motywację do działania. Staram się no, jak najlepiej nagrywać tak, jak potrafię. Dziękuję Wam także za oglądanie dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Dajcie mi znać, jacy są Wasi ulubieńcy z zeszłego miesiąca. Jeżeli Wam się film podobał, dajcie mi łapkę w górę. Napiszcie jakiś miły komentarz. Zostawcie subskrypcję. No i do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa! A jeżeli interesuje Was mój makijaż, to będzie. Stay tuned. Pa!